O kurde. Mam, mam. Przynajmniej już się kończy, kurde, jest bardzo fajna. Ale wydaje mi się, że mam jeszcze jedną. Wyrzucam, to będzie ostatnie branie tej przynęty. Może będzie fajnie. Jezu. Jest. O los. O kurde. Duży opór. Teraz to jest duży opór. Wow. Co tam się dzieje? O, jest! Kurde! Ale było! O, człowieku! Jest przygoda. Nie znam terenu. Wygląda dosyć dziko. Taki pewnie jest. Co? No coś zasłyszałem, hamulec. O, ja mam. O, ten to skubany za 25 będzie miał. Ale ty, jaki waleczny. To kleń. Ładny klenik. O, ty, ładny. Teraz to ładny. Nie, no też podobny taki. No ostrożnie. Co to jest? To jest ten szczupak? Ty, to coś dużego. Ty, jest tu suma masz. Co? Ja mam tu do 2 kg przykład. Ty mi tu walcz. Wezmę podbierak od chłopaków. Proszę. Delikatnie migocze. Widziałeś to? Widziałeś, jak on wyskoczył? Ja już wszystko obstawione. Każda główka już obstawiona. Mam, mam. Mały.
Ja się przesunę. O, 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 jest! Ale szedł. Widziałem jak szedł za nim. No, widziałem jak wychodził ładnie. Tego, Salmo Trilla. No, opad jest dobry. Opad działa bardzo dobrze. A chyba nie małe, co? Nie, to jest. A, masz to. Ale szary. Nie, małe. O, Bolek, Bolek. Na obrotówkę. Nie, mi coś spadło. Podbierzesz? Biorę. Bo nie chciałbym ci go zepsuć. Trochę za duża odpowiedzialność. Tamte małe to spoko, ale ten jest całkiem... Ale fajnie zapięty jest, na trzech kotwicach chyba, więc bez problemu. Ty, no masz 65. No jak? To jest? Leszcz? A, walnięty jakiś, tak? O jest, widzę go, no. Widzę, no. No co ty? No co ty się wygłupiasz? No musisz tam iść. Jesienny gruby bolek, jak to mówią. Kurde, już myślałem, że mi się udało. O kurde. O człowiek. Ale wielki. Ale bydlak. O, to będzie wielki. To będzie kaban. O, kaban. O, to 70 jest. Ale walił we. Nie, nie spadł, cholera. Ale wielki. O człowieku, pokaż ryj. Ale wielgaśny. Jaki ból. Nie, też 60. Ale fajny.
Jezu, co to było? O, wiedziałem, że tam było. Ale fajnie. Nie, pomyliłem się. A teraz silny. Lotki 50-taczek. Dwa razy walił. Dębny. Tylko trochę się zapitolił niestety, więc muszę szybko go do wody dawać. No a wam jak idzie z tymi boleniami? Dajcie jakiegoś znaka w komentarzach. Jak to wygląda u was? Czy jest jakiś progres? Jesienny, bo u mnie było dużo, dużo nic. No i coś nam się zaczęło teraz dziać. No, nie powiem, że nie był zadowolony, kurczę. Trzy rybki na jednym wypadzie. Bardzo fajnie. Może nie jakichś gigantycznych rozmiarów, ale... Ale na kiju trochę powalczyły. O, chyba tam siedzi kolejna. Bo się spłoszyło, jak wpadło do wody. Warto zauważyć, to, że jednak siedzą na płciznach skubańcy. Siedzą na płciznach. Nie ma to tamto. Ja pierdolę, ale zabawa. Co tu się dzieje, moi drodzy? Chyba rozmiarowo podobny. O, nawet może i większy. Kurde, nie chcę robić spędu. Podobny. Ale koniuszkiem się zapiął. Bardzo pozytywnie zaskoczony, no. Taka niczego sobie, ale jaka żywa. Ajajaj, ale mi ochlapał. Nie powiem gdzie. Skubaniec. No, to słuchajcie. Czwarta rybka na wypadzie. Jest o czym dzieciom opowiadać. Super. Dwie rybki z miejscóweczki. I lecę na następną. Chyba, że teraz coś złapię. No to znaczy, że... Może warto tu jeszcze chwilę posiedzieć. Niestety publika jest i całą akcję widzi. No ale takie jest, takie są uroki. I powinno śmigać. Wszystkie kotwice rozgiął. To co ja robię, to jest złe. Nie róbcie tego w domu. Ani nad wodą. Ale jakąś szansę rybie też trzeba dać, nie? Się dziwię, co to tyle tych ryb jest, kurde? Co to tyle tych ryb? Co tu się dzieje? Weźcie, nie nerwujcie. Za koniuszek wisi. Bo się nie uda. No niestety. Widzieliście to atomowe branie? Boleń, kurde.
Piękna ryba. Waleczna, jesienna, piękna ryba. Polecam wszystkim poszukać takich drapieżników. Dobrej kondycji, naprawdę. No dobra, słuchajcie, no to... Puch, to już w ogóle jest jakaś... To już w ogóle jest dla mnie jakaś nowość. Kotwica znowu do poprawy. Ale to chyba nigdy nie złowiłem tyle boleni na jednym wyjściu. I to takie rybki. Powiem wam, całkiem spoko z tym wymiarem, no. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, wszystko to jest jeden rocznik. Ale ten ostatni, to kurczę, po prostu po ubraniu, to szalał jak głupi. Szalał jak głupi. One są jakieś nie na żarty teraz. Boję się o dwie rzeczy. Jedną rzeczą jest to, że mam coś dziwnego albo z kołowrotkiem, albo z plecionką. I przy po prostu co któryś rzut mi się robi straszna broda. I straciłem tego fajnego woblerka. Nie wiem co to jest, słuchajcie, jak wiecie co to jest za wobler. To wielka prośba o pomoc i zidentyfikowanie. Bo wyłowiłem go kiedyś gdzieś na tarnobrzeskim odcinku Wisły. I od tamtej pory jakoś tam nim nie łowiłem, ale tutaj był świetnie się sprawdzał, bo te bolenie akurat tam daleko siedziały i można było super nim dorzucić. Także taka też trochę nieoczywista praca jego jest, fajna. Ciężki wobler to był, także jak ktoś wie co, gdzie, jak, skąd, to koniecznie piszcie w komentarzach. O, i to jest właśnie to, co powiedziałem, kolejna broda, no i to tak se można łowić. Jak dla mnie to łowienie to już jest skończone niestety. Nie chcę odpuszczać tego miejsca, bo wiem, że tam stoją ludziki, które zaraz się tu wbiją i zrobią pogrom. Ale trudno. Halo? Siemanko. Cześć, co tam? Pięknie biorą. Jeszcze bym pojechał w jedną miejscówkę, ale brat do mnie zadzwonił, że dojechał, przyjechał w moje strony i zaraz wpadnie, więc za pół godziny muszę być na chacie. Także ostatni rzut i spierniczam, ale super woda, naprawdę jestem i tak mega szczęśliwy. Zapraszam was do subskrybowania, zapraszam do lajkowania, komentowania. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!